Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Skarpa pod Miłomłynem i rozmawiamy z panią Genowefą Mazurek. Teraz pani mieszka pod Miłomłynem, ale będziemy rozmawiać o czasie, kiedy pani mieszkała w Ostródzie i była małą dziewczynką. No tak, właśnie kiedy to było. Ja się czuję ostrudzianką. Jak się miało 4 latka, jak się do Ostródy przyjechało, to tyle czasu się mieszkało w Ostródzie, to już weszło to po prostu w krew. A kiedy pani przyjechała do Ostródy? W 1946 roku przyjechali, mam z rodzicami, właściwie rodzice ze mną przyjechali, czy jak to tam, no. No także 4 latka miałam. No, niewiele tam się pamięta z opowiadań tylko rodziców. No, rodzice też niewiele tam opowiadali. Ja bym chciała, żebyśmy wróciły do pani lat szkolnych, bo to już taki czas, że w zasadzie się pamięta, jak człowiek szedł do szkoły, prawda? Tak. Te 7 lat. Tak, ja do szkoły poszłam od 8 lat właściwie, ponieważ mieszkaliśmy daleko od Ostródy, tam było chyba 3 czy 4 kilometry do Ostródy, bo to w stronę Tyrowa mieszkaliśmy, także ja sama chodzić to nie mogłam, trzeba było prowadzić. No tam sąsiadka była taka usłużna, że rowerem woziła mnie do tej szkoły. Tak codziennie? Prawie codziennie, a ja byłam taka malutka, że woziłam je w takim krzesełku na rowerze, na kierownicę się zakładało to krzesełko i w tym mnie woziła. I tak rano do tej szkoły tak jeździła pani i z powrotem? I z powrotem to matka przychodziła po mnie. No to tak niestety, ale 2 lata tak się... Jak tylko poszłam do tej pierwszej klasy, to przed Bożym Narodzeniem, przed feriami jeszcze zachorowałam. Na koklusz zachorowałam, a teraz są szczepionki, a ja szczepiona nie byłam, no bo w Rosji kto tam szczepił małe dzieci. Także bardzo ciężko przeszłam. Bo skąd państwo przyjechali do Ostródy? Z tego, z Wileńszczyzny. A konkretnie jakaś? A konkretnie miejscowość jakaś pod górze. Ale ja nie wiem, gdzie to tam się mieściło. I przyjechali państwo pociągiem? Takimi pociągiem, towarowymi pociągiem wagonami? Takim towarowym pociągiem. Przyjechaliśmy. To była bodajże zima, bo taki piecyk stał na środku wagonu, żeby ciepło było i żeby tam trochę jakiejś chyba strawy ktoś mógł sobie ugotować. I pamiętam jednego razu chyba jakaś zmiana parowozu, lokomotywy, jakaś zamiana była, bo taki wstrząs był wagonu, tak jak się przyczepia lokomotywę do wagonu, to jest taki wstrząs właśnie. I na tym piecyku stał garnek z wodą. O matku się nie przewrócił ten garnek. Także... Podróż była trudna. Podróż była trudna. Ja chleba, matka chleb miała tylko czarny. Ja nie lubiłam chleba czarnego. Tam któryś z tych repatriantów miał biały chleb, no to dał mi tą kromkę tego chleba. Teraz też za czarnym nie przepadam. Aha. Upodobania zostały. No także później co do tej szkoły, to
Ojciec koniecznie chciał do miasta. Przeprowadzić się z Podostrudy. Przeprowadziliśmy się do miasta. Zamieszkaliśmy na ulicy Stopińskiego. Także już wtedy trzecią klasę, do trzeciej klasy chodziłam na obecnego Jana Pawła. Wtedy to był Plac Wolności. A do pierwszej i drugiej też tam? I do pierwszej i do drugiej klasy też tam. To znaczy pierwsza, druga, trzecia klasa tam, w tej szkole. I co jeszcze? Ja już chodząc tam do tej zawodowej szkoły, tam była jeszcze szkoła zawodowa, właściwie tam chłopcy byli. Bo to teraz też jest szkoła zawodowa, a wtedy w tym jednym budynku... Wtedy w jednym budynku była podstawowa i szkoła zawodowa, tam chłopcy się uczyli. Też, czy nie? Nie? Było tam gimnazjum też? To chyba nie było gimnazjum. Zawodowa. I co? Tam mój małżonek chodził do tej szkoły. On był właśnie w zawodowej. Już wtedy pani go poznała, ja czy jeszcze nie? Ja go nie poznałam, niestety. Wtedy nie poznałam go. I jak wyglądała nauka w podstawowej szkole tam, no, w tym pani, budynku? Mnie to dużo się było wydaje, dzieci takich małych? 30, 35. W klasie? W klasie, tak. 40 nawet. Ale już jak przeszłam... Od czwartej klasy zaczęłam chodzić właśnie do szkoły obecnej liceum ogólnokształcące. Wtedy to była szkoła ćwiczeń i liceum dla nauczycieli. Mhm. A jeszcze wrócimy do tych pierwszych klas, kiedy chodziła pani do budynku, gdzie obecnie jest ta szkoła zawodowa. Jak wyglądała nauka? Jakie mieliście zeszyty? Czym się pisało? Tak, normalnie. No, normalny zeszyt był. No, był tam książki, ja wiem, ja już nie pamiętam książek. Jakiś elementarz? Elementarz tego Falskiego. Mhm. Ja to miałam, ten elementarz. Także książka do matematyki. No, więcej nie było książek. Aha. A czym się pisało? Bo teraz to do półrocza, znaczy do pierwszego semestru, to się pisało się ołówkiem, a później to już piórem i atramentem. Ale takim wiecznym piórem? Nie, czy takim... wiecznym nie. Nie, taki obsadka, stalówkę do obsadki się wkładało. No, i do kałamarza? Do kałamarza trzeba było maczać i pisać. No, kleksy były w zeszycie. Ale fajnie było. Ja wiem, nauczyciele, taki pan Męczyński uczył w drugiej klasie. Także, nie, dobrze. Co jeszcze? Był rygor w szkole. Był. Nauczyciel miał taką pałeczkę. No i niestety po łapkach można było dostać. Tak? Za, no niestety. Za złe jakieś, zachowanie? Czy jak się złe nie zachowanie? Czegoś? Za złe zachowanie to się do kąta stawiało. A jakieś tam brzydkie pismo było, na lekcji się rozmawiało, to jednak był rygor. No, w dzisiejszych czasach to tego nie ma, niestety. No inaczej jest. A ćwiczyliście kaligrafię, żeby to pismo było takie ładne? Kaligraficzne, kaligrafia była. To już jak chodziłam do czwartej klasy, to już była kaligrafia. Ciężko to było. I te kaligraficzne pismo, tym piórem ze stalówką się ćwiczyło? Tak.
A potem już od czwartej klasy zmieniła pani szkołę. Tak, właśnie zmieniłam tam, na tą... gdzie obecnie jest liceum ogólnokształcące. I co to była za szkoła? Jak ona się nazywała tak To była żargonowo? Szkoła ćwiczeń przy liceum pedagogicznym. Mhm. I na czym to polegało, że ta szkoła ćwiczeń? To znaczy, myśmy byli takimi uczniowie, którzy tam się uczyli w tym liceum, przychodzili na praktykę do szkoły, do nas. No także byli, ten, który prowadził lekcje, no to niestety był zestresowany, no żeby tak. Dobrze wypadło, bo on za to dostawał ocenę. A wy lubiliście te lekcje z praktykantami? Oni niewiele starsi od was byli. No ja wiem, ale tak już w pierwszej klasie to właściwie nie było praktyki jeszcze, ale druga, trzecia klasa, tylko ja nie pamiętam, czy to było czteroletnia była, czy trzyletnia, to ja tego nie pamiętam. To liceum pedagogiczne, tak? Mhm. Nie w pamięci mi. A szkoła podstawowa, ile wtedy lat się chodziło do podstawówki? Podstawowa szkoła była siedmioletnia, no i uczni tam było 25. W klasie? W klasie, tak. Było mało. Cała szkoła podstawowa liczyła 360 osób, no to uczni. Sporo. I tam pani chodziła 3 lata do tej szkoły, czyli aż do siódmej klasy, tak. Tam siódmą klasę skończyłam. No a tak to właściwie nie było szkół w tej Ostródzie. Więcej nie pamięta pani, żeby były. No ja, bo aż trzeba było do Olsztyna jechać, a że ja byłam w domu jedna, matka nie puściła mnie nigdzie więcej do szkoły. Ja siódmą klasę skończyłam i co? Siedziałam w domu przez chyba 3 miesiące. Mhm. Dopiero koleżanki, które nie pozdawały z tej siódmej klasy, drugi rok do szkoły chodziły właśnie na obecnego Pawła. I one tam moją mamę spotkały w mieście i pytają się, gdzie ja do szkoły chodzę. Mama mówi, że nigdzie, w domu siedzi i płacze. No to my do kierownika pójdziemy, niech ona przyjdzie do nas i ten rok czasu jeszcze pouczy się. No i tak zrobiliśmy. Czyli wróciła pani... I wróciłam jeszcze. Na rok do podstawówki? Drugi raz tą szkołę podstawową, siódmą klasę skończyłam. No ale nieciekawie mnie to było, nie ciekawiło. Drugi raz to samo, ale, to już nudno. Ale dobrze było. Powiedzieć, miała pani jakiś pomysł, gdzie by pani potem chciała czego się uczyć albo gdzie pracować? Właściwie to tak rodzice wybierali te szkoły. Ja miałam iść na Krawcową. Mhm. No ale gdzie na Krawcową? Trzeba było do Krawcowej iść. Praktykę, uczyć żeby się. Znaleźć. Tak. Do tej Krawcowej nie poszłam. Ale jak się właśnie to się zdarzało, że ta spółdzielnia spożywców z Połem otworzyła jedną klasę, żeby wyuczyć na sprzedawców. No i... I gdzie była ta klasa? Gdzie ta szkoła była taka przyzakładowa? Przy kościele ewangelickim. Tam był taki budynek stał. No bo to widocznie tam mieszkali ci ewangelicy pastorowie. Ale wtedy był stał pusty, bo spółdzielnia spożywców miała tam biuro. No i myśmy tam mieli jedną tą klasę.
Ale to było przy samym kościele, czy po drugiej stronie ulicy? Nie, przy tym. Przy samym kościele? Przy kościele to było. Aha. Akurat przy ulicy. Aha. Taki też z czerwonej cegły. Tak, też. Rozumiem. I tam pani chodziła? I tam trzy lata chodziłam. Trzy lata. No, tam skończyłam szkołę, dostałam od razu pracę. A czego się uczyło w takiej szkole? Bo to była szkoła dla ekspedientek takich do tak. sklepów, tak? Był język polski, była matematyka, historia była. Trochę pewnie było. Chyba była trochę historia, a głównie to było tak zwane OTH, Organizacja i Technika Handlu. Aha. Taka pani Zalewska uczyła. Arytmetykę gospodarczą też. Towaroznawstwo było. Towaroznawstwo przemysłowe i spożywcze towaroznawstwo. Ten, kto miał praktykę w sklepie spożywczym, no to towaroznawstwa spożywczego uczył się. A w przemysłowym sklepie, no to przemysłowe towaroznawstwo było. Psik. I co to było na tych przedmiotach? W spożywczym na przykład czego się tam pani uczyła? No w spożywczym o cukrze było, gdzie się produkuje cukier, o tych sklepach, co w sklepie się znajduje, jak trzeba pakować towar, ćwiczenie liczenia szybkiego. Mhm. Bo przypomnijmy, że nie było kas fiskalnych, tak jak teraz. No nie, tylko trzeba nie. było na karteczce. Ołóweczkiem na papierku się liczyło. To ekspedientki chyba były najszybszymi osobami, jeżeli chodzi o liczenie w pamięci i na papierze. Bo jak stała kolejka, no to trzeba było tak szybciutko liczyć. No trzeba było. Klienta obsłużyć trzeba było szybko. No, i miałyście praktyki, tak? W sklepie była praktyka. Praktyki właściwie to 8 godzin było praktyki. A tak jak w tygodniu na dni, ile było szkoły, a ile praktyki? 3 dni praktyki było. A 3 dni do szkoły. Bo wolnych sobót nie było wtedy. No i na wakacje, pierwszy miesiąc wakacji była praktyka. Mhm. I takie praktykantki robiły wszystko to, co ekspedientki robią? Czy miały jakiegoś opiekuna w sklepie tych praktyk? To znaczy, praktykantki pomagały sprzedawcy zawodowemu podać towar dla klienta na ladę, towar podać, zapakować, no bo teraz wszystko zapakowane jest, a kiedyś trzeba było pakować i cukier, i mąkę. Mąka to jeszcze była zapakowana. Cukier też był zapakowany, ale sól, no i takie... To wszystko na wagę się kupowało? Na wagę. Mleko? Były sklepy mięsne, już tam to już nie bardzo się chciało iść na tą praktykę, ale nie było przymusu. Aha. A czemu się nie chciało? Przy mięsie to nie za bardzo. Nieprzyjemnie. A na przykład mleko teraz mamy też zapakowane, mleko. A wtedy? Takich sklepów, ja na przykład mleka jako praktykantka to nie miałam z mlekiem styczności. Ale jak już pracowałam, no to mleko sprzedawałam. Był sklep z mlekiem i mleko sprzedawałam. I było w butelkach? Nie, było luzem. W konwiach przywozili mleko i trzeba było. Każdy klient przyszedł z kaneczką, z jakimś wiadereczkiem, no i się nalewało to mleko.
I ono stało gdzieś w chłodni jakiejś, w lodówce, czy tak po prostu stało gdzieś? Nie. Żeby przy ladzie? Za ladą stało. Mleko bardzo szybko szło. Sprzedawało się bardzo szybko. Aha. Nie było problemu, że na przykład nie, pod koniec nie, dnia nie, że się tam skwaśnieje. Zostało, jak tam zostały ze 2-3 litry mleka na drugi dzień, Odi, to było wszystko, wszystko się sprzedawało. I śmietana, i maślanka. I też była taka nalewana? Też nalewana była. Mhm. I każdy przychodził ze swoim naczyniem? Ze swoim naczyniem. I co jeszcze było w takich sklepach? Bo teraz czasami trudno sobie wyobrazić przy tej obfitości, którą mamy w sklepach, taki mały, prosty sklep spożywczy, no, że pani, tam były podstawowe rzeczy tylko. Podstawowe rzeczy, chleb, mleko, no i te produkty sypkie. I co, jak pani skończyła szkołę, to łatwo było pracę znaleźć? Tak, od razu pracę dostałam. Od razu pracę dostałam i trochę taką, bo na dziale monopolowym. I wódkę sprzedawałam. Tylko wódkę? Czy coś wódkę. Jeszcze było? Piwo. Piwo? Wino. Papierosy. Ale to było wygodnie, nie trzeba pakować. Ale nie trzeba było pakować. Było w butelkę. Później przeszłam na dział ogólnospożywczy. A to był jakiś taki większy sklep w Ostródzie, gdzie tak, pani zaczynała pracę? Na Olsztyńskiej. Na Olsztyńskiej. On i teraz ten sklep jest, ale duży to był sklep. Teraz to ten sklep bodajże tam się nazywa. Ja już nie pamiętam. Przejeżdżałam tamtędy, ale nie pamiętam, jak on się tam nazywa. A bardzo się Ostróda zmieniła, tak jak pani ją pamięta, jako dziecko, jako dziewczyna, jak pani chodziła tak, do szkoły, a tak, teraz jak pani porówna? No, to jest miasto teraz. Miasto właśnie. Ludzi dużo jest, młodych ludzi dużo, młodzieży jest dużo. Jeszcze jak już szkoła jest, to bardzo dużo młodzieży jest, bo przyjeżdżają do Ostródy, do Kajkowa, do szkoły rolniczej, przyjeżdżają do liceum ogólnokształcącego, przyjeżdżają do ekonomika, przyjeżdżają, także bardzo dużo jest młodzieży. A tak no jak... i ludzi, Ostrudziaków też jest. Duże miasto się zrobiło. Ale zmieniła się Ostróda, bo jest dużo nowych bloków pobudowanych, nowe osiedla przecież nowe są, także fajnie jest w Ostródzie. Ja to bym tam jeszcze do Ostródy wróciła, ale nie za bardzo jest gdzie. No dobra, to dziękujemy za te wspomnienia. No, słabe to są takie wspomnienia, no ale jakoś trochę się pamięć zaciera. To już wiek. Alzheimera jeszcze nie mam. To tylko się cieszyć.